Witam Was bardzo serdecznie, Vincent z tej strony portal MMO Vault, a to jest, jak wiecie, Guild Wars 2. Jesteśmy w lokacji, która nazywa się Snowden Drifts. No i cóż, pora. Mamy 64% całości wykończenia tej krainy, także myślę, że pora podbić jeszcze bardziej dokładnie to, aby dobić jak najszybciej do 100%, a ja teraz patrzę, że odsłoniła nam się mapa i sporo rzeczy ominęliśmy niestety. Była to ukryty fragment mapy, także teraz pobiegniemy w tamtym kierunku. Fajnie, że odpowiadacie na moje pytania. Jedna osoba słusznie zauważyła, że nie zbieram surowców. To prawda, ale gdybym zbierał surowce, to nie zmieściłbym się w 6 odcinkach na krainę, a jednak chciałbym, aby mniej więcej tyle to właśnie trwało. Ja wiem, że tracę przez to złoto, no ale jakoś sobie z tym poradzę. Nie wiem jeszcze jak. Na razie powiedzmy, że nie cierpię jakoś z powodu braku gotówki aż tak bardzo, w taki sposób powiem, aż tak bardzo. No ale to nie znaczy, że nie skuszę się na taką propozycję, aby zbierać gdzieś tam, wystawiać na auction house'ie, czy wręcz może pójść po tej najprostszej linii oporu, czyli wymienić gemy za gold, chociaż jak słusznie zauważyły osoby, które są bardziej doświadczone niż ja, opłacalność jest praktycznie zerowa, jeżeli chodzi o takie rozwiązanie. Dobra, ja bym chciał się dostać. Czyżby to się szło tędy? Chciałbym się dostać do punktu widokowego. Gdyby to ode mnie zależało, to zrobiłbym dojście tędy. Tak, i to dokładnie tędy będzie się szło. Niestety przewidywalna jest Arena Net. Także mówię, jeszcze nie wiem, co zdecyduję, jak się zachowam. Mam na pewno zapas gotówki w gemach, który będę mógł w jakikolwiek sposób spieniężyć. Jeszcze się zastanowię, w jaki, chyba że dacie kolejne propozycje, żeby z tych 800 gemów, które posiadam, wyciągnąć jak najwięcej golda. Jeżeli chodzi o taką zamianę 1:1, to jak Wam zaraz pokażę, przepraszam, to jak Wam zaraz pokażę z Black Lion Marketu, Trade Gems for Gold, z Black Lion Marketu, co jest? 2, 4, 5, 6, 7, 8. 4 golda mogę wyciągnąć. Nie wiem, czy to się opłaca, czy nie. 4,71. Jeżeli macie sposób na to, żeby wyciągnąć więcej, dajcie znać. Najlepiej z takimi wskazówkami dla nuba. To zobaczymy, co się da z tym zrobić i na pewno skorzystam z takiej propozycji. Dzięki temu będzie mi się, myślę, grało bardziej przyjemnie. Kolory, jak widać, zmieniłem, to już o tym mówiłem, bo poprzednie czerwone były koszmarne, dosłownie strasznie to wyglądało. 4,71 złota. Pewnie to jest malutko, no ale trudno. Nie wiem, czy po złocie jest platyna, tak jak było chyba w jedynce tak było? Nie pamiętam, nie będę kłamał. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tutaj Skill Challenge. Również włączył się jakiś event, ale powiedzmy, że nie będziemy się nim zajmować. Nie chce mi się jakoś. Ale te eventy takie polegające na obronie jakoś do mnie nie przemawiają. Ja bym musiał jakoś tam wejść. Wydaje mi się, że Skill Challenge znajduje się w jaskini. Wejście powinno być gdzieś tu. Mam rację? Tak, oczywiście, że mam rację. O, tam jest Skill Challenge. Ale dobra, bo nas goni tutaj trochę tych misiów, pysiów. Także myślę, że pora się z nimi totalnie rozprawić. Peń! Nie jest to żadne wyzwanie. Chociaż, kurde. No gin tyż. Nie powiem kto, ja pierniczę, nie lubię takich mobów. O, jeszcze łucznik. Interrupt i tyle. Dobra, goń się, facet. Ogólnie co zauważyłem, nie wiem czy wy jak też graliście, w Guild Wars 2 jest jedno przesadzone, hitbox postaci naszej. Moby naprawdę potrafią trafić mnie z odległości, i mówię teraz o trafieniach wręcz, nie strzałach z łuku i tak dalej, ale potrafią trafić mnie, kiedy są, no widać, że ładnych kilkanaście centymetrów ode mnie. Jest to głupie strasznie. No ale... Ski challenge. Weteran stoi. No to dobra, trzeba się dopalić. Lecisz, misiek. Lecisz. Super. Wywaliłem wszystko, co możliwe na nietykalnego moba. No po prostu bosko. O, odblokował się. Rewelacja. Ech. Bez komentarza. Dobra, czemu mi się toporki włączyły? Ja nie chcę toporków. Dobra, dobrze, że ten weteran jest jakiś strasznie miałki. Także bez problemu będę w stanie go załatwić. Albo i nie. Misiek, tankuj go, bo on mnie zaraz pojedzie. A wtedy raczej się nie wskrzeszę. Dobra, spadaj do tyłu. Dobra, chyba się udało. A raczej na pewno. No gin. Dobra, o dobra, jest Iron Ore. Może rzeczywiście będę zbierał. Zobaczymy, ale to na pewno nie będzie tak, że będę jakoś celowo szukał nodów z surowcami, aby zdobywać kolejne. Jeżeli będzie coś blisko, to się tym zajmę. Jeżeli nie, to nie. Dobra, mamy to załatwione. Wydaje mi się, że tu jest wszystko. Także wracamy do tego waypointu. I po lewej, prawej stronie mamy serducha do wykonania. Załóżmy, że zróbmy najpierw to serducho. Do niego dojście jest gdzieś tędy. Ogólnie w grach MMO powiem wam, że nie lubię zimowych terenów. Jest biało, brzydko. Ja ogólnie zimy nie lubię. Jak spadnie śnieg, to lepiej się do mnie nie zbliżać. Ale nie wiem, jeszcze w żadnej grze MMO mi się śnieg nie podobał. Pamiętam bardzo dawno temu, jak właśnie po raz pierwszy, to jeszcze wtedy jakie to były? Night Online, czy Night Online, tak się powinno to czytać. Takie MMO właśnie słynęło z tego, że tam była kraina jedna zimowa. I później World of Warcraft pokazał pierwsze filmiki, bo no powiedzmy sobie szczerze, 2004 rok to ogólnie no, rynek MMO był tak ubogi w porównaniu do tego, co mamy teraz, że wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy. No i był straszny szał na temat, to był chyba Winterspring pokazany przez Warcrafta. Ja jakoś nie wiem, nigdy nie przepadam za takimi krainami. Jak gdzieś tam są jakieś filmy, fantazy czy coś, to okej, zimowe jakieś lokacje ujdą w tłoku. Nawet całkiem przyjemnie na to się patrzy, ale w grach jakoś do mnie takie krainy nie przemawiają. I mówię, być może jest powodem tego to, że jak zima przychodzi, to nie mam absolutnie nastroju. Każdego dnia jestem zgryźliwy, zrzędliwy, jest mi zimno i niezadowolony ze wszystkiego, co może być. No ale taki już jestem, tego nie zmienię. Zresztą to kto wie, czy tego nie będzie widać w filmika, jak będę zrzędził, ględził i marudził. No niestety, tak. Na coś takiego pewnie będziecie musieli się przygotować. Dobra, to jest wojownik. Poznałem po tej jego śmiesznej umiejętności trąbce, która mi osobiście przypomina barbarzyńcę z drugiego Diablo. Trąba powietrzna to był elitarny skill. O, właśnie ten. Tylko tutaj to jest jakieś takie zamaszyste te ruchy. Dobra, mamy niższy też baner. Ciekawe, ile za baner będzie punktów. Sporo. Sporo. Także pójdziemy do kolejnego. Tam jest baner? Tak, tam jest baner. Jednocześnie wybijemy wszystkich dookoła. No i myślę, że to będzie prawie całość tego eventu. To, co zauważyłem, szkoda, że nie ma w Guild Wars 2 takiej możliwości, aby nawet levelując w taki sposób, jak ja leveluję, w każdej chwili móc się zapisać na jakąś instancję poprzez, nie wiem, Dungeon Finder i tak dalej. To jest jednak fajna sprawa. Ja nie wiem, czy wprowadził to po raz pierwszy World of Warcraft. Być może nie. Ja w World of Warcraft po raz pierwszy zetknąłem się z tym systemem i naprawdę obecnie ja w pełni rozumiem ludzi, którzy narzekają, że w jakiejś grze MMO tego nie ma. To jest naprawdę świetna rzecz. Sprawia, że no, gra się dużo ciekawiej, lepiej i przede wszystkim płynniej, bo wykonuje się zwykłe zadania. Gdzieś tam w tle czeka się w kolejce na chętne osoby, które chcą pójść do danej instancji. Jeżeli uda się znaleźć wszystkich, to automatycznie jesteśmy do tej instancji wrzucani, a po jej zakończeniu wracamy do miejsca, w którym byliśmy. To jest rewelacja. Nie wiem, kto pierwszy wpadł, tutaj bije się w piersi. Ale to był po prostu geniusz. To jest rewelacyjne podejście do gracza, przede wszystkim twórców, szanowanie jego czasu i no mi osobiście na przykład tego brakuje w The Secret World. W żadnej, jak wiecie z filmów, w żadnej instancji tam nie byłem. Być może jak po przerwie wrócę, tam się jakieś patche mają pojawić i z tego co wiem, Dungeon Finder ma się w The Secret World pojawić i to jest naprawdę coś, co mnie tak cholernie ucieszyło, że chyba cieszyłem się najbardziej ze wszystkich grających w The Secret World. Zresztą, a może w Guild Wars 2 coś takiego jest, ale nie, jakoś wątpię. Pamiętam, że jak jeszcze byłem w gildii, którą opuściłem, to ludzie właśnie ciągle się zbierali, pisząc na czacie, czyli wydaje mi się, że takiego systemu nie ma, a szkoda. Według mnie to jest obecnie oprócz domu aukcyjnego obowiązkowy feature, który powinien być zawsze, bez względu na koszta, jakie, nie wiem, generuje stworzenie czegoś takiego. Dungeon Finder, Auction House, ewentualnie Raid Finder, który obecnie w World of Warcraft po prostu miażdży, gdyż wprowadzone zostały wszystkie instancje, te nowe w Mist of Pandarii. Można sobie, grając całkowicie casualowo, zwiedzić. Co więcej, sety przedmiotów są słabsze tylko statystykami. Wygląd jest, lekkie modyfikacje kolorów i tak dalej, ale gracz nie mający czasu na hardkorowe rajdowanie nie jest gorszy, jest w stanie poznać content. Oczywiście dużo prościej, tam się wchodzi, bezstresowo gra i tak dalej, ale tak właśnie wygląda casualowe granie. Człowiek uruchamia wtedy grę nie po to, aby wykazywać się jakimiś umiejętnościami, które sprawią, że nie wiem, będzie mógł się gdzieś tam pochwalić jakimś progresem niebywałym czy czymś innym, tylko właśnie uruchomić grę na godzinę, zrobić kilka instancji, jakiś mały raid i to wszystko wyłączyć, wylogować się i się zalogować, nie wiem, za 2 albo 3 dni. Tak grają casualowcy i ja jestem zaskoczony, bo Blizzard mi się zawsze kojarzył z taką firmą bardziej przyjazną hardkorowcom, a właśnie Arena Net, twórcy Guild Wars 2, kojarzyli mi się z firmą, która jest bardzo przyjazna graczom casualowym. W jedynce to było bardzo widoczne, a tu okazuje się, że obecnie można śmiało tak powiedzieć, że Guild Wars 2 jest prostym MMO, to prawda, ale te rozwiązania, które są w Guild Wars 2 dla takich zwykłych, niedzielnych graczy potrafią być przytłaczające. i świadczy o tym wiele wypowiedzi różnych graczy, którzy nie rozumieją kilku systemów. W Guild Wars 2 narzekają właśnie, że ciężko gdziekolwiek się wybrać, że trzeba dużo grać w Guild Wars i tak dalej. Ja nie wiem, czy to jest dokładnie prawda. Ja gram, jak widzicie, no nie mam jakichś większych problemów, ale też należy zauważyć, że no ja jestem obecnie na fazie levelowania. Nie wiem, jak będzie później, ale no coś musi być na rzeczy. Jeżeli byłoby wszystko w porządku pod tym względem, no to zrozumiałe jest, że nie byłoby narzekań. Nie można mówić, że łajnerzy, że jedyne co potrafią to tylko narzekać, ale tak jak w każdej plotce jest trochę prawdy, tak i w każdym łajnie i narzekaniu no też coś musi być. To się nie bierze z niczego, inaczej ludzie by naprawdę narzekali na totalnie wszystko, a przecież tak nie jest i wiele rzeczy, wiele rozwiązań w najróżniejszych grach MMO nie jest krytykowana, jest chwalona. Być może, nie wiem, Guild Wars 2 rozwinie się w nieco dalszym okresie czasu. Może jakieś dodatki coś wprowadzą. No też należy do tej gry podchodzić nieco inaczej niż do zwykłego MMO. No, trzeba się liczyć z tym, że NCSoft, mimo że właśnie pojawiły się najnowsze raporty finansowe i ewidentnie zarabia na Guild Wars 2, no ale jednak będzie chciał zarobić jeszcze więcej. Arena Net również ma swoje koszta. Tworzenie dodatków nie jest tanie, tak jak nam się wydaje. Przede wszystkim marketing też kosztuje. No i może być tak, że po prostu studio większość tych takich naprawdę fajnych feature'ów trzyma na pierwszy dodatek, żeby też móc pokazać światu, co zrobili, ile nowości wprowadzają. Takie coś jest normalne w branży gier komputerowych, chociaż z drugiej strony jest to trochę nie fair w stosunku do takiego zwykłego gracza, gdyż no generalnie zamiast wprowadzić zmiany jak najszybciej, żeby gracz mógł bezstresowo się bawić, a przede wszystkim otrzymywać nowy content, nowe rozwiązania, no to czeka się z wprowadzeniem tych zmian do premiery dodatku, a jak wiadomo, dodatek jest płatny, dodatek rządzi się swoimi prawami, no na dodatek czasami trzeba celowo poczekać tylko po to, aby nie pokazał się zbyt szybko, żeby gracze nie byli znudzeni zbytnio grą, ale jednocześnie nie poczuli się tak, że dodatek sprawi, premiera dodatku, że ona sprawi, że stary content, jeszcze niepoznany, zostanie całkowicie zapomniany przez graczy, którzy, no, jak to zwykle bywa w przypadku nowych dodatków, po prostu przenoszą się do nowo wprowadzonych lokacji, pozostawiając wszystko za plecami i już do tego nie wracając. To jest naturalna kolej rzeczy. A ja teraz tak patrzę, bo chyba mi nie zaliczyło tego eventu? Nie, dobra, teraz zaliczyło. Dobra, tu jest jeszcze waypoint, który zaznaczymy. To jest chyba nawet wyjście. Nie, to jest kraniec tej lokacji. Nie ma tutaj serducha. Czy ten... Myślałem, że mnie goni. Tylko tak, my ominęliśmy tam jedno serducho, dokładnie tutaj. Skończyły nam się mopki, także teraz się cofniemy. No i będzie trzeba, kurde, szybko wykonać to zadanie. Co my tutaj mamy robić w tym serduchu? Centaurów i Sanów Svanir mamy niszczyć. O, akurat są, bardzo dobrze. Tych właśnie brakowało. Nie, no, w co ja rzucam? Brakuje mi, ciągle mi brakuje tego, o czym mówiłem na początku kręcenia tej serii. Takiego naprawdę, brzydko mówiąc, jebitnego zaznaczenia, który mob mamy obecnie stargetowany. Już ile razy niepotrzebnie zaznaczyłem moba, który jest mi do niczego niepotrzebny, to po prostu masakra. Dobra, martwi mnie tylko, że ten event ma taki krótki obszar aktywacji. Niestety jestem zmuszony wręcz wybijać tylko te tutaj moby. A nie wiem, czy to wystarczy. Z tym może być jakikolwiek mały problem, niestety. Bo co, pójdę dalej i już zasięg eventu niestety się kończył. A tu jeszcze sporo, myślę, że z 6 mobków trzeba wybić. No jeszcze powiedzmy trafię tego orła. Tak, tylko orła już nam nie zaliczę. Dobra, tu się zrespawnował jeden. A kurde, no. Niezbyt dobrze to wygląda, niezbyt dobrze. Jakoś tak nieprzemyślane, jeżeli chodzi... Tam jest Son of Svanir kilku. Może pójdźmy, jest ich tam więcej. Ale mi się dzieje, język plącze. A nic nie piłem. Ciekawe, ile możemy do przodu podejść, żeby mieć aktywny ten event. Czy tego jeszcze uda mi się chwycić? Tak, jeszcze tak. A byłoby tak pięknie, gdyby wprowadzono rzecz, o której już mówiłem, czyli fight, nie, centaurów, czyli tych mamy nie ruszać. Czyli jakby wprowadzili po prostu ten taki kółko z zaznaczeniem obszaru, gdzie można wykonywać dany event. Byłoby to tak piękne, a jednocześnie nieskomplikowane, nie psujące w żaden sposób rozgrywki, a wręcz przyspieszające, można powiedzieć, levelowanie, gdyż gracz zamiast się zastanawiać, co ja mam tu kurde robić i przede wszystkim gdzie, odpala mapkę i wszystko widzi, ale jednocześnie nie robi się z niego takiego idioty, któremu trzeba wprost pokazać, które moby należy zabijać poprzez jakieś krzyżyki czy inne duperele. Nie, po prostu obszar, zastanów się, co w tym rejonie należy zrobić i tyle. To by było takie piękne, ale niestety nie jest. Dobra, będziemy kończyć to serducho. Giń reszty, centaurze jeden. Dobra, 11 na 13. I teraz tak, ile nam zostało rzeczy? 2 skill challenge. 2 skill challenge, 2 serduszka, 2 waypointy. To jest wszystko, co na tej mapie zostało. Także w następnym odcinku, no już musimy, jest 83% całej mapy mamy wykonanej. Także w następnym odcinku już musimy skończyć całość. Nie ma innej opcji. I teraz tak, no co jest kraina 1.15? Myślę, że niewiele takich zostało. Także powolutku będziemy zmierzać do nieco bardziej zaawansowanych krain. Ja kilka odcinków temu zastanawiałem się głośno, jak zrobić, czy ciągnąć fabułę i krainy dalej, czy jednak pociągnąć osobno krainy, a do fabuły wrócić, kiedy wbiję maksa. I powiem wam, że właśnie na tą opcję się zdecydowałem. Do momentu, dopóki nie odsłonię 100% mapy świata, wykonując to, co obecnie robię, nie będę się zajmował absolutnie w żaden sposób fabułą. Fabuła obecnie u mnie stoi w jednej lokacji, to jest lokacja 10-15. Nie będę jej ruszał, nie będę jej pchał dalej. Tym się zajmę pewnie gdzieś za pół roku, tak myślę. Jak wbiję 100% mapy, nawet nie wiem, czy w ogóle się zajmę fabułą. Jednak jest to też w jakiś sposób spoilerowanie, a tego też nie chcę zrobić. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Może na maksa zajmę się, nie wiem, wbijaniem PvP. Może jakieś rankingi się pojawią, czy coś takiego. No takie coś mnie na ogół motywuje, ale to zobaczymy. Do tego jeszcze trochę czasu nam zostało. Także póki co, ja się z wami żegnam, zapraszam na mój kolejny odcinek z Guild Wars 2, ze Snowden Drifts, będzie to zakończenie przygód w tej lokacji, no i zobaczymy, co też ciekawego, albo co za shit czeka na nas w skrzynce jako nagrodę. Póki co, trzymajcie się, cześć!